taki podszywał się pod pana Grabowskiego. Tu napiszę w chacie, napiszę, gdzie ten czat jest? Hi, gly, 1817, to zaczynam tak. Proszę, jaki przygotowany, na wszystko gra E6. Skąd mogłem wiedzieć, że chce grać holenderską? Nie chce grać holenderski. No teraz skoczek C6 poprosimy. I tu uwaga, przechodzimy do obrony Grünfelda z tempem więcej. Witam pana kapitana. A to jakiś knot. Zupełnie zbaraniałem, przeciwnik zasuwa jak nauczony. Ale ponieważ ma króla w centrumie, powinienem zagrać C4. I zadysponuję C4, trudno. Ten cały YouTube powinien, znaczy umożliwić moderatorom moderowanie komentarzy pod filmami. No może tak. Też tak uważam. I teraz pytanie. No na C5 nie ma co bić. Mogę zagrać D5. Zagram spokojne skoczek D2. Czy zagrać goniec? Nie, no skoczek D2. Nie będę podstawiał piona. Dobry wieczór, pani Paxters. Przypomnij, jak zagram, to krótko omówię. Omówimy razem. Będziemy grali. W poniedziałek wygrałem wszystkie partie przed turniejem, po turnieju i w turnieju zająłem pierwsze miejsce. O, bo tu chcę przejść najpierw tu. Teraz mam ruch wieża B1. Tu na D4 chcę bić. Wpadam koniem na D6. Teraz pytanie, czy wieża B1, czy skoczek C4? Mogę zagrać skoczek, mogę zbić na D4. Pan Paxter, co pan sądzi o Stramerze Dystream? Nie znam, panie Paxter, nic nie sądzę. No dobra, wieża B1. Zawsze patrzę tu. Powinienem go rozdjąć w miniaturze. Zaofiarowałem jednego piona. Teraz mogę pójść koniem na E4 i odbić piona. A mogę też zbić dwa razy. No przecież jak zbiję dwa razy, to biję na B7. Dobry wieczór, panie Kurze. I teraz jest pytanie, czy skoczek E4, po skoczek E4 może przyjść hetmanem na D5. No raz wybiję. Raz powinienem wybić. I teraz pytanie. Czy skoczek E4... Bo mogę wybić, wziąć piona B7, zbić wieżą na B7. Ale mogę wpaść hetmanem na D6 i gońcem na A3. Teraz to się trzeba zastanowić. Bo można zagrać skoczek D3, skoczek D4 i goniec B2.
Ale kto wymienia, niech traci, to niech traci. Nie podstawiam nic. Koń jest broniony. Musi bić na F3. O, witam pana strzelca. Co pani Tadeuszu, bez wiz do Stanów Zjednoczonych? Dzisiaj podpisywałem papier, że nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych. I tydzień temu podpisywałem taki sam papier. Oj, teraz się trzeba zastanowić. O, teraz pozycja jest wygrana. Teraz pozycja jest wygrana. Bardzo dobrym ruchem jest goniec F4 z następnym wieża C1. To jest pierwsze, co mogę zagrać. Chociaż ta wieża by mi się przydała na B1. Goniec F4 mogę zagrać wstępem. Goniec B2 nie. Mogę zagrać goniec B2. No nic. Na razie tu zobaczymy. E5 niegroźne. E5 puszcza dostęp do punktu F7. Jak widać, przeciwnik wszystko wie, co grać. No dobra, czy pójdzie na B8? Na hetman D7 bije piona i gram taką pozycję. Bez hetmanów. Hetman A5. Oj, 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 oj. Patrz pan, jaki chytrus. Skoczek D6, goniec D6, hetman D6, bicie na F4, wieża C7. Pani Tadeuszu, no nie wiem, czy będzie pozamiatane. Białego gońca to można walnąć. Można zagrać goniec G5 z groźbą mata. Jeszcze raz. Skoczek D6. Goniec D6, hetman D6. Pion bije F4. Wieża C7. Goniec E6, goniec bije B7. Wygląda obiecująco. Jeszcze raz. Skoczek D6, goniec D6, hetman D6. Pion bije F4. Wieża C7. A tam nie ma mata. Można zagrać gońcem na G5 jeszcze. No dobra. Zagrajmy gońcem na E3.
Zagramy skoczek d6, hetman c5. Piona a2 oddajemy. Goniec d2, panie Tadeuszu, trochę przesłania. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, panie Adamosie. Kawę wypiłem, więc będę grał lepiej. Co to jest? Napad gońcem na nieistotną wieżę. Przestawiam na f8 mata. Co on nie widzi? A, ma jeszcze wieża d8 ma. Moment. To trzeba mu tę wieżę dać do zabicia. Tylko co w zamian wziąć? Hetman b3 dobrze wygląda. Dobry wieczór, panie Adrian. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobra, hetman b3. Odstawiamy kawę jako niepotrzebną. Wyniosę ją. No, przeciwnik się zamyślił. Chyba nie spodziewał się, że mu wezmę wieżę. Mam czas na nalanie herbaty. Herbata coraz jaśniejsza, to znaczy, że jest więcej białej, zielonej, mniej czarnej, czerwonej. Czerwonej naprawdę nie ma w tej chwili. Skoczek g5 bardzo mi się podoba. Ale podoba mi się też hetman b7. Dobry wieczór, panie Stereo. I tutaj podpowiem, że warto myśleć. Warto myśleć. Teraz pytanie, czy strzelić na b7, czy nie? Mam szacha na c6 jeszcze. No strzelam. Wieża d8 tylko jest. Wieża odbije za chwilę. O! Wygląda, że koło mata. Po goniec c6 jest mat. Tylko gdzie odejść koniem? Mat w 23, panie Andrzeju, no. Chyba rzeczywiście skoczek g5. Chyba rzeczywiście skoczek g5.
A jak na skoczek G5 zagra goniec E7, dzień dobry, panie Pawle. Po skoczek F6, skoczek bije F6. Goniec C6, skoczek D7. Nie widać mata. Panie Andrzeju, ja nie chcę brać punktów na klasiku. Ja gram po prostu. Zresztą pan wie, że na tych wolnych to pan ma mniejsze szanse, panie Andrzeju. Skoczek D6, goniec D6. Źle. Panie Andrzeju, nie chodzi o punkty, chodzi o to, żeby dobrą partię zagrać. A, no na hetman C6 on się nie może zasłonić hetmanem. No hetman C6 trzeba grać. Nie może się zasłonić hetmanem. Nie może się zasłonić hetmanem. A jak pójdzie królem, to nulka. Jestem bez wieży. Minus, plus 5 ma przeciwnik. To, co jesteśmy, to mamy tak zwane kluczowe momenty w partii. W kluczowych momentach partii nie żal czasu, bo rozstrzyga się partia. Jeżeli partia się rozstrzyga, trzeba myśleć. Jak się rozstrzygnie, będzie figura więcej. Chyba pierwszy raz wykorzystam. O! Podziękuję przeciwnikowi. Pochwaliłem go. I zrobimy analizkę. I zrobimy sobie analizkę. Zobaczymy, co ten inteligent mi tu wyanalizuje. Zobaczymy, jaki ze mnie cheater. Ile zyskałem punktów? 4. O, proszę, zagrałem z 1800. Zyskałem 4 punkty. Ktoś mnie ostatnio pytał, nie był to człowiek mi życzliwy, ale pytał, jak nabiłem 30 ranking, potem, czy 35, potem już miałem 27 przez 2 dni. Proszę bardzo, nie wiem, zrobiłem jedną niedokładność, jeden błąd, 47 centypionów straciłem, to nie grałem jak cheater. Tak się staram. Proszę Państwa, jeżeli się gra ze słabszym przeciwnikiem, to się wygrywa mniej punktów, ale to jeszcze, Panie Króci, mam taką możliwość, że partia może nie wystartować. Uwaga, jeżeli gramy ze słabszym przeciwnikiem, zyskujemy mało punktów, ale jeżeli gramy odpowiednio rzadko, to mamy większe RD i zyskujemy więcej punktów. Więc trzeba umiejętnie wyczuwać. A jak grać? Ja nie pamiętam, czy tam trzeba mieć RD 80 czy 84 w tej chwili. Gdzieś to było napisane. Więc trzeba mieć RD. Cały czas być poniżej tego RD. RD, jak to sama nazwa wskazuje, ranking zboczenia, czyli dewiacji. RD to jest taki wskaźnik przy systemie rankingu Glicko, jest taki wskaźnik, który powoduje, że jak szachista gra często dużo partii, to mu ranking zmienia się o małe wielkości. Natomiast jeżeli gra mało partii, to mu się zwiększa duże wartości. I jeżeli to RD zaczyna się chyba od 150, nie pamiętam od ilu, i dopóki nie zejdzie poniżej 105 chyba, to, nie, to jest ranking tymczasowy.
Dopiero jak RD zejdzie poniżej 105, co się mniej więcej uzyskuje przy 14 grach, to znika znak zapytania. Jest to jakby taki współczynnik aktywności szachisty. To jest najlepsza nazwa. Współczynnik aktywności szachisty. Witam pana Sebastiana. Czy dobrze wytłumaczyłem to RD? Więc jak człowiek dużo gra, to RD maleje. Jak człowiek mało gra, RD rośnie. Jeżeli RD pewnego pułapu nie przekroczy, to ranking nie jest wyświetlany. Na Blitz mam RD 50, no to spokojnie wyświetla panu miejsce i ranking. Być może, że liczy też RD w okresach tygodniowych. Natomiast ten wymóg na RD, żeby był, wprowadzili... co? Chcesz? Kontrolę miałem, aż drzwi klamką zamkniesz? Chcę sprawdzić. Co chcesz sprawdzić? Sprawdził coś i poszedł. Pan Króci cię pozdrowił, Kubu się przywitał. O tu ci pokażę. Tu pan Króci cię przywitał. Ja właśnie go Króci. Dobry wieczór, panie Piczekas. Gdzie pan Króci cię przywitał? Również pozdrawiam Kubusia. Szkoda, że oduczył się zamykania drzwi bez pomocy klamki. Bo kiedyś nie używałeś klamki, tylko machałeś się, zamykałeś. Jak widzisz, pan Króci to świetnie pamięta. Pan Króci to świetnie pamiętał? No, pan Króci się kiedyś chyba widział nawet osobiście. I był gdzie? A gdzie szukać RD? RD oczywiście jest... Jak wejdziemy z lewej strony, wyświetlimy rodzaj rankingu. Ja zaraz wyświetlę RD. Na swój blitz. Witam pana Sebastiana. Panie Sebastiany, pan się nie martwi. Zdrowie mi wraca. Czas mi wraca. Ten drugi postulat pana spełnię. Ale coś chciałem powiedzieć i mnie tu wszyscy przeszkadzają. To zobaczyć. To jest mój kaczorek, zostaw go. To jest mój kaczorek. Co to, kto wie, co to jest? Zagadka tymczasowa. Kto wie, co mu się spodobało? W żółwiu mam 63, chyba sobie kogoś spróbuję kiwnąć po transmisji. 63 to jest małe. Dobra. Ale coś chciałem powiedzieć. Czego nie skończyłem powiedzieć? Czego nie skończyłem powiedzieć? Dobra, jedziemy dalej. Więc, żeby sobie ranking nabijać, trzeba odpowiednio dobierać przeciwników. Na przykład sobie założyć jakiś przydomek, konto i na nim grać, bawić się, ale ranking to sobie nabijać, zagrać jedną partię na tydzień. Dobry wieczór, pani Eldaka. To jest moja pamięć przenośna. Kiedyś to się nazywało EPROM. Pan Andrzej ma w klasiku... To jest pan, panie Andrzeju, na granicy w tym klasiku. Uwaga! Jedziemy w partię. Aha. Chcę powiedzieć, że znalazłem... W kaczoreczku czeka 3000 partii do kaczoreczka, więc będę dalej prosto tłumaczył. Jak już tyle o tych rankingach, to od niedawna Lyczek zaczął śledzić historię rankingu na zadaniach. I co, panie Piotrze? I powiem, jak się nabija ranking na zadania. Przede wszystkim robimy jedno zadanie na raz. Włączamy sobie zadanie i patrzymy do skutku. Patrzymy do skutku. A, klasik pan nabił, panie Andrzeju. I uwaga, rozwiązujemy jedno zadanie dziennie. Jedno zadanie dziennie. Oczywiście są zadania, których nie można rozwiązać i wtedy tracimy 20-30 punktów.
ale nie wolno się w zadaniach odgrywać. Jak to nie, nie za to ojciec syna bił, że przegrywał, tylko dlatego, że się odgrywał. U mnie jest historia z 20 ostatnich kombinacji. I cały czas była, panie Piotrze. O, pan Króci. Pan Króci tutaj mnie uprzedził. Gratuluję, panie Króci, że pan czyta w moich myślach. Teraz państwo wiecie już, czemu ja gram symultane, albo jak gram z Krócim, to zakładam czarny kapelusz, żeby pewne fale blokował, pochłaniał. Dobry wieczór, panie Radosławie. Jak sobie przypomnę, to po... A, coś chciałem powiedzieć. A, oglądałem dwa tytułowe wtorki. Na Czescomie w pierwszy wtorek tygodnia jest turniej tytułowy wtorek. Trzy oglądałem, bo oglądałem jeszcze, jak to gra Fidosiejew i komentuje do spółki z Filimonowem. Oglądałem Awieczkina, oglądałem Niemcowa. Żenujące jest tam, że grają drętwe pozycje, których nie można wygrać. Wieża przeciwko gońcowi i nawet na czas tego nie można wygrać, czyli szerzy się tak zwany nakamuryzm. Nakamury się szerzy totalnie, poziom tego jest straszny. Gryszczuk w pewnym momencie miał piona więcej, kompletnie wygraną pozycję, zrobił 5 ruchów, stracił jednego piona, zrobił 2 ruchy, stracił następnego, miał przegraną i przegrał. Po prostu machają ręką, machają ręką, machają ręką. I mnóstwo takich gra. Część gra ze wspomaganiem, to widać. Spora grupa gra ze wspomaganiem. Także jest jedna niedokładność w tym, że jeżeli ktoś na Czescomie robi transmisję, może ją robić na żywo tylko na Twitchu. Dlatego Ponomariow, Kasteniuk i inni, jak transmisję komentują coś, czy jak Świercz komentował ostatnio, to transmisja pokazuje się po kilku dniach. Nie można. To, że Awieczkin i Niemcow robią na żywo, ja ich nie będę ostrzegał. Mają swój rozum. Jak się sparzą, to się zdziwią. Awieczkin, dobry człowiek, to się bardzo zdziwi, a Niemcow cwany jest, to powinien takie rzeczy wiedzieć, bo Awieczkin to jest taki człowiek dobrotliwy, naiwny. Natomiast więc te blice są takie, grają bez sensu. Wygrywają ci, którzy robią dużo przeciętnych ruchów. Dużo przeciętnych ruchów. Stąd tempo 3 minuty plus 2 sekundy. Bez tych 2 sekund nie byłoby sensu. Nie mogliby robić serii przeciętnych ruchów, musieliby grać. A, pan Piotr mówi, że właśnie od niedawna jest niebieska linia. Rzeczywiście tej niebieskiej linii nie było. Czapka z aluminium, panie Andrzeju, jest za ciężka, chociaż aluminium... Nie, aluminium nie jest takie ciężkie. Ten pierwiastek glin się nazywa, tu się pochwalę, i ma właściwości amfoteryczne. Kto wie, co to jest amfoteryczność? Oczywiście, panie Tomaszu. Panie Piotrusiu, mam bardzo trudne pytanko. Kim był Zajcew dla Karpowa? Wyjątkowo doskonałym pracownikiem. Zajcewów było kilku, przynajmniej 2 było arcymistrzów. Zajcew był doskonałym analitykiem. Tak jak Kasim Dżanow podobno jest dla Karuany w tej chwili, podobno, bo tego nie wiadomo, tak Zajcew, a przed nim Wasiukow, przykładowo do tegoż Bagio dojechał Wasiukow i przywiózł worek nowinek, dojechał Wasiukow. Zmarły niedawno arcymistrz, który w wieku 80 paru lat jeszcze świetnie grał. No bo w ekipie też był Tal. Tal pracował, no ale Tal miał taką pozycję, że się mógł nie wysilać. Natomiast Zajcew się wysilał, analizował bez komputera i znajdował niesamowite wzmocnienia. Mówię, 2 partie w otwartym wariancie hiszpańskiej Karpow wygrał dzięki nowinkom debiutowym Zajcewa. I to nie były nowinki takie,
które obalały wariant, ale były takie nowinki, że przeciwnikowi stwarzały problemy, ciężkie problemy, niemożliwe praktycznie do rozwiązania w ograniczonym czasie partii. Ja wiem, Panie Piotrze, ja widziałem. Pan Radosław Olszewski. Witam Pana Radosława. Panie Piotrze, u mnie cała rodzina Pana ogląda, nawet mamuśka, chociaż nie umie grać w szachy. Panie Radosławie, proszę jej polecić szachowy elementarz 13-3 minutowych odcinków albo z mojej strony Szachowy Uniwersytet, zakładkę do pobrania. Tam są te same teksty, to są mojego autorstwa. Liczec nie jest, Panie Radosławie, wspaniałomyślny. A, już skończę. Więc ranking w kombinacjach nie wolno się odgrywać. Robimy jedną kombinację, myślimy maksymalnie długo. Mało tego, drugą rzecz robimy. Jak zrobimy pierwszy ruch i nam się uda, to nie robimy drugiego ruchu, tylko znowu myślimy. Ponieważ kombinacje na liczesie, one nie są normalnymi kombinacjami. One są jak studia, ale też się różnią od studiów, zmuszają do znalezienia ciągu najlepszych posunięć. O ile kombinacje na chess tempo, nie wiem jak teraz, kiedyś to badałem, wymagają wygrania jakości lub dwóch pionków przynajmniej, o tyle kombinacji na liczesie znalezienia serii posunięć, a niektóre posunięcia dla człowieka z pozoru są trudne do dostrzeżenia. Stąd na liczesie nie sposób jechać w nieskończoność w górę, bo te wszystkie serwery są tak wredne, że dają mało, a zabierają dużo. Chociaż dziś robiłem z dziećmi konkurs w czasie zajęć na Idea Chess. Jest bardzo dobre, bo tam się natychmiast tematy w jednym, w dwóch ruchach, czy te kombinacje daje. I tylko trzeba mieć tablicę interaktywną dużą albo rzutnik. Po polsku diaskop. Witam Pana Aragoka. Pan Aragok jest jedną z kilku osób, czy kilkunastu, które przejmują po mnie repertuar debiutowy i jest to słuszne. Żeby Pan Aragok się jeszcze dzielił tym doświadczeniem, byłoby lepiej. Pan Robert, cześć. Pan Piotr, do niedawna, bo nie ma rankingu, jak miałem ponad 2000 w zadaniach. No bardzo dobrze, Panie Piotrze. Gratuluję. U mnie jest liczona od 23 lutego, a więc chyba Pan Piotr przyłożył rękę. Nie. Nie. Pan Piotr, czasem jest zasadowy, a czasem kwasowy. Ano właśnie. Ano właśnie. Pan Sebastian, no moja żonka mówi, znowu oglądasz tego swojego guru. Panie Sebastianie, takich rodzin jest więcej niż jedna. Natomiast mi się zdarzyło, nie wiem czy mówiłem, że moja wnuczka, którą odprowadzałem do przedszkola, oczywiście jak się ubrała, to nie bawiłem się, co słoneczko zjesz, czy będziesz jadła śniadanko, tylko szybko wyszliśmy z domu, bo śniadanko uważam, że jak zje o 9 w przedszkolu, to jej wystarczy. I poszliśmy na przystanek autobusowy i uciekł nam właśnie autobus i patrzę, a pan podchodzi i mówi, czy pan jest tym słynnym panem Piotrem, co o szachach na YouTubie? Ja mówię, no słynnym nie, ale robię. A jego dziewczyna mówi, no północy pana oglądam. No to nie okazałem jej współczucia, że przez północy mógłby coś innego robić, ale moja wnuczka za nie mówiła. Przez pół godziny nie wydobyła z siebie słowa. Nie wiedziała, że ma takiego sławnego dziadka. Dobra, jedziemy dalej. O, pan Damian. Witam pana Piotra, siedzę sobie na L4, związuję zadania szachowe, pozdrawiam wszystkich chorujących. Panie Damianie, ja na L4 nie chodzę, ale też jeszcze nie do końca jestem zdrów, więc trzymam z panem. Pan Tomasz, panie Piotrze, mieszkam w Holandii od kilku lat, a dzisiaj dopiero dowiedziałem się, że raz na tydzień dzieci uczą się w szkole przez 2 godziny gry w szachy. W Holandii, panie Tomaszu, pan się dowiedział, że uczą w Holandii? W Holandii polecam uwadze najbliższy odcinek odpowiedzi na pytania. Będzie parę ciekawych informacji. Tu będę odpowiadał panu Mulsenowi, który tak trochę żartobliwie, mam nadzieję, mi napisał,
tak lekko impulsywnie, ale bardzo się cieszę, że mi napisał i powiem parę ciekawych, poruszył, chyba mi z 5 pytań zadał i mu bardzo ciekawie odpowiem. Natomiast, panie Tomaszu, w Polsce dzieci mają 45 minut w klasie 24-6-osobowej, raz w tygodniu. Pan Radosław, kto jest obecnie numer 2-3 najlepszym szachistą na świecie? Najlepszym szachistą. No numer 2 to Carlsen, panie Radosławie, a 3? A 3 to trudniej powiedzieć. Dinklirem, Caruana. No powiedzmy, trzeci, czwarty Dinklirem, Caruana, a numer 2 Carlsen, panie Radosławie. Pana Aragog, wstawi pan kiedyś partię mistrzów, którą przegrali? No panie Aragog, ciągle wstawiam partię mistrzów, którą przegrali. Pan Króci, właśnie w książce hiszpańskiej Karpowa znalazłem sporo informacji o Zajcewie, to moje pytanie. Tu mam problem, bo sobie przypomniałem imiona. I ten od Karpowa to chyba był Aleksander Zajcew, a ten drugi Igor. Ale głowy nie daje. Ten od Karpowa umarł ze 2 lata temu jakoś tak. Był arcymistrzem. Ale nie grał w turniejach. Jakoś tak pracował na Karpowa. Zresztą na Karpowa też. Pan Sebastian, dziękuję. Panie Sebastianie, no po prostu ja powiem, ja nie mam ani jednego filmu szachowego w tej chwili w zapasie. Wszystko nagrywam na bieżąco. Nie mam chwili czasu na nagrywanie na zapas. Pan Andrzej. Miałem raz takie zadanie, znalazłem ruch za plus 2 i 3, a ruch był za 2 i 6 i punkty mi zabrali. O właśnie, panie Andrzeju. Na chess tempo nie zabierają. Na chess tempo za takie coś nie zabierają. Pan Robert. Ale, panie Andrzeju, w ten sposób się sprawdza. To jest jakiś taki sprawdzian, że pan to sam znalazł bez wspomagania. Pan Robert. Dlaczego lubię oglądać partie, gdzie mistrzowie przegrywają ze słabszym przeciwnikiem? Nie wiem, panie Robercie. Partie są, a dla państwa najlepsze są partie, które mają wymiar szkoleniowy. Wymiar szkoleniowy mają partie, kiedy silniejszy zawodnik strategicznie ogrywa słabszego. Albo kiedy bardzo silny zawodnik zrobi proste błędy, typu tam ostatnio któryś z tych Giri, czy któryś, nie pamiętam, porobił błędy, albo słynna partia Tal Timman, jedna z pierwszych przeze mnie skomentowanych na białe, czarne pola. Miniatura zresztą. Fantastyczna partia Tala z bardzo ładną kombinacją. Pan Bartosz, dobry wieczór, panie Piotrze. Panie Bartoszu, odpowiedziałem przed chwilą panu Sebastianowi. Panie Bartoszu, wychodzę z nie do czasu. Pan Króci. Piotr na koncie, Piotr Blaj jest liczony 25 lutego, więc podobnie. Pan Bartosz, i wiem, panie Bartoszu, pan Kur kiedyś zaczął wyzywać na chacie pana i dostałem przez niego bana. Kto, panie Kurze? A, no to panie Kurze, to proszę brata nie dopuszczać, panie Kurze, co ja na to poradzę? A jak pan, panie Kurze, przekona, gdzie pan dostał bana? Na Lichesie czy na tym? Panie Kurze, pan przekona Liches, że to był pana brat i pan napisze do Lichesa. Pan Aragog, chciałem pana jeszcze raz pochwalić za serię Kaczoreczek Kosi w sieci, bo naprawdę się wiele można uczyć. Panie Aragog, no taka jest idea. Po prostu część moich przeciwników jest dużo słabszych i robią elementarne błędy. To raz. Dwa. No trzeba partię tłumaczyć. Mój promotor, świętej pamięci, Edward Kołodziński, którego córki pozdrawiam, choć pewnie żadna mnie nie ogląda. Z jedną pracowałem w szkole, a druga mi pomogła w pewnej sprawie. To mówił, że trzeba pisać tak, żeby człowiek z ulicy zrozumiał, gdzie człowiek z ulicy to nie jest pejoratywne określenie, tylko określenie człowieka, który nie zna zagadnienia, o którym mówimy. I temu celowi służy właśnie Kaczoreczek Kosi w sieci. To jest tłumaczone dla poziomu
początkującego do trzeciej w porywach do drugiej kategorii. Natomiast no, te partie mistrzów świata są komentowane na zasadzie, tam też są rzeczy dla początkujących, ale w zasadzie dla wykładzi, dla bardziej zaawansowanych, żeby tam mieli typowe plany, typowe pozycje, jakieś zagadnienia, jakieś nowinki. Króci. Panie Piotrze, to, że wariant Ałapina jest najbardziej pryncypialny, to potrafię zrozumieć, ale czemu wariant wymienny w obronie francuskiej, to już nie. Panie Króci, pan mi przypomni to pytanie, bo dzisiaj no naprawdę jestem zmęczony. I odpowiem publicznie. Albo pan, panie Króci, pan mi napisze wiadomość na Liches, odpowiem w odpowiedziach na pytanie, to nie jest odpowiedź na 30 sekund. Pan Marcin pogania mnie, jedziemy z analizą. Jedziemy, panie Marcinie, pan stereo. Panie Piotrze, ostatnio powiedział pan, że którzy mówią Akiwa Rubinstein i że jest to bzdura, tymczasem w książce Jacka Gajewskiego, Jerzego Golińskiego Akiwa Rubinstein jest fragment o tym. No i co ja, panie stereo? Na to mogę... No i co z tego, panie stereo? Tam jest fragment, że niektórzy tak mówią. Nie znam pana Jacka Gajewskiego. Natomiast... Ja tłumaczyłem, panie stereo, z czego to wynika. Że ludzie nie wiedzą, że rosyjskie B to jest W, a niektórzy myślą, że jak W to B i odwrotnie, że jak ktoś i tak dalej, panie stereo. To tak jak powiedział Niemcow, wszyscy mistrzowie świata mówili Aljochin. I to, że ktoś tam coś wymyślił, coś znalazł, co nie jest do końca potwierdzone, bo tam coś, to ja nie przestanę mówić Alochin. I tak wszyscy mówią. Ja słyszałem, jak to mówili Karpow i Kasparow. On słyszał jak Spaski, Pietrosian, ktoś jeszcze. I proszę przekonać Kasparowa i Karpowa. A panie stereo, tak na zdrowy rozsądek, jeżeli przez tyle lat mówiło się Akiba i nikt nie mówił Akiwa, to panie stereo, no, na zdrowy rozsądek, sam Rubinstein tak się podpisywał. Panie stereo. Pana Rago. Poleca pan książkę Taktyka Grze Środkowej Martina Surmana. Nie polecam. Panie Rago. A czym się różni ta książka od innej taktyki? Czym się różni ta... Co to jest taktyka w grze środkowej? Panie Rago. Taktyka... To jest sztuka prowadzenia walki szachowej na krótkim odcinku. Strategia na długim. Dokładnie tak samo jak w wojsku. Pan Robert, a co z powieścią w odcinkach o życiorysach szachistów? Zaczniemy. Panie Robercie, zaczniemy. O Botwinniku mam pierwszy odcinek Mistrzyni, to napisała, mogę czytać. Pan Kur... tam, panie Kur. Pan Robert, jak ktoś zrobi błąd i nawet przegra, to na tym będzie też można się... Tak, panie Robercie, uczymy się na błędach. Partię wygrywamy nie dzięki genialności, tylko dzięki błędom przeciwnika. Co wykaże w analizie? Idę do analizy. Jedziemy. Przypominam, że posunięcie skoczek F3 gramy po to, żeby czarne nie zagrały E5. Jeżeli gramy w ten sposób, wykluczamy obronę królewsko-indyjską, obronę Niemcowicza, gambit Benkego zwany Wołżańskim, a tak naprawdę będzie się nazywać nadwołżański, obronę Benoni, redukujemy obronę Grünfelda do dwóch bocznych odgałęzień, redukujemy obronę hetmańsko-indyjską, redukujemy, nie ma gambitu hetmańskiego, gramy katalońską, a przeciwnik nie wie, do czego przejdziemy. Mało tego, możemy zagrać D4 w stylu obrony Grünfelda z tempem więcej, możemy zagrać C4 i nawet gambit wołżański z tempem więcej. C4,
Czy Korcznoj z Morfim bardziej zasłużyły na miano mistrza świata niż na przykład Kramnik? Panie Aragon, Korcznoj z Morfim sobie wywalczyli. Nikt im prezentów nie robił, panie Aragog. Myślę, że ta odpowiedź pana zadowoli. Czy zagrałby pan na Streamie ze Stockfishem na poziomie 8? Nie, panie Damianie, nie będę grał z programami. Okres testowania programów mam za sobą. Ja przypomnę tym, co nie wiedzą, że wspólnie z synem spolonizowałem buntownika zwanego Rebelem w 97 roku. Testowałem go. Testowałem różne programy szachowe przez kilka lat i różne. Kilkanaście programów testowałem. Sprzedawanych programów. I mam ten okres za sobą. Pan Kur, i dlatego lepiej grać. Dobra, jedziemy. Więc skoczek F3 ogranicza. A, nie ma żadnego gambitu budapeszteńskiego. I tak dalej. E6. Ruch mało elastyczny. Ruch mówi jedno, że nie przejdziemy do struktur królewsko-indyjskich. No to dobrze. G3. D5. Przeciwnik jakby był przygotowany, bo to E6 zagrał szybko albo często grywał. Kto to był w ogóle? Fira Sinium. Z Tunezji. No cóż. Nic nie mam przeciwko Tunezji, ale... Jeszcze... 30 lat temu chyba bym wygrał z każdym szachistą z Tunezji, nikomu nie ujmując. Tam jest jakiś Molkiady, nie wiem, to z Egiptu, może nie pamiętam. Goniec G2. Niczym się nie przejmujemy, C5. Widzimy, że chce zagrać skoczek C6, jeżeli ta gra. To mu nie przeszkadzamy. Skoczek C6. I teraz w zasadzie można nie grać D4, ponieważ zagrał E6. Ponieważ zagrał E6, nie trzeba grać D4. Można zagrać C4. Tu chcę pokazać jedną sztuczkę taką, o, że po tym możemy zagrać B4 i jak zbije pionem, zbić chyba tu koniem jakoś, tak możemy. Chociaż to źle pokazałem. Okazuje się, że fuszer jestem i źle pokazałem. W każdym bądź razie gramy D4 i mamy regularną obronę Grünfelda, gdzie biały już ma zagrane E3, czyli wstępem więcej słaby, mało aktywny wariant. Hetman B6 to knot. Ja nie będę innych ruchów analizował, bo to można zobaczyć gdzie indziej. I teraz pytanie, co grać? On tu każe grać DC5. Każe grać E3, na trzecim miejscu C4, na czwartym C3, na piątym A4. Co państwo myślą o tym? Co tu grać? O botwinniku jest. Nie, o talu jest. Dlaczego to jest o talu? O talu mam. A jednak o talu. Będę czytał w kawałkach, bo całe to może być lekko męczące. Proszę, co grać? DC5, E3, C4, C3 czy A4? Ja bym bił, bo mam słabą psychikę. Ja na 100% zagrałbym E3. Ruch E3 jest poprawny, ale jeżeli ktoś słyszał, ja mówiłem, żeby nie łączyć ruchów E3 z ruchem G3. To po pierwsze. Bicie na C5 spowoduje, że goniec bije na C5 i co teraz? Koń C3 z zamiarem konia 4. No koń C3. No koń A4. No bijemy. Nie ma ruchu E4. Co dalej? Nie ma ruchu C4. Tak, pani Króci, osłabia białe pola.
Jaka jest różnica między ruchem E3 a ruchem C4? Co przemawia za ruchem C4, który oceniany jest jako plus 0,4? A E3 plus 0,6, nie wiem dlaczego. DC5 plus 0,7. Na głębokości 12 ruchów, czyli 24 półruchy. Przypominam, że on pokazuje półruchy. Półruchy. Nagle C4 mu skoczyło na 0,7 na 25. Półruchy. Ruch białych to jest półruchu, ruch czarnych to jest półruchu. Po angielsku pli. Panie Damianie, można postawić gońca na E3 z ofiarą piona B2. A czy biały ma jakąś przewagę? Czy biały ma jakąś przewagę? To jest kluczowy moment partii. Dlatego się zatrzymujemy. Czy biały ma jakąś przewagę? Ile jest opóźnienia? Tyle jest. 20 sekund opóźnienia jest? Nie, 8 sekund opóźnienia. C4 walczy o centrum. Czy... Silny białopolowy goniec. Ale czy białe mają przewagę? I jaki problem mają czarne? Roszadę ma. Co znaczy roszadę ma, panie Marcinie? Jak Maria Igor Niemcow, oszczędzacie 2-3 sekundy, nie pisząc do końca, o co wam chodzi. Król czarnych w centrum. Brawo, panie Arago. Król czarnych jest w centrum. Biały król zroszował. Nie ma szachów z tej przekątnej, co jest bardzo istotne w walce o centrum. Co? Mamy lekką przewagę w rozwoju i czarne mają króla w centrum. Co robimy, kiedy przeciwnik ma króla w centrum? Co robimy, kiedy czarny ma króla w centrum? No to proste jest. Otwieramy pozycję. Bardzo dobrze. Atakujemy króla. Otwieramy pozycję poprzez wymianę pionów. A inne pytanie, o którym zapomnieliśmy. Otwieramy, pan Grzesterix. Panie Kurto, to trzeba spatrzeć globalnie. Jeszcze jedno pytanie. A jak gramy fianchetto, czyli oskrzydlenie gońca, na czym polega dalsza gra? Dobry wieczór, pani Grzesterix. Na czym polega dalsza gra, kiedy tu mamy gońca? O, znalazłem, siedziałem na Twitchu, się zastanawiam. Na Twitchu ja zaglądam rzadko, pani, o, Werno. Leci, pani Werno. Tam rzadko zaglądam, bo tam jest mała dyskusja. Dotyczy to wszystkich tych szachowych. Na przedłużeniu. Brawo, proszę państwa. Pana Rago, gra, czyli musimy łączyć grę. Na przedłużenie gońca, na otwarcie pozycji, na szybkie otwarcie pozycji, kiedy król w czarnych jest w centrum. Bo fianchetto jest gambitem strategicznym. No właśnie. Otóż to, proszę państwa. W związku z tym jeszcze jedna rzecz jest. Musimy wierzyć w to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Jeżeli wierzymy, że otwieramy pozycję króla, jeżeli wierzymy, że przedłużamy gońca, to ruch C4 przychodzi nam do głowy. I to nie ma znaczenia, czy przejściowo będziemy mieli piona mniej. Nie wolno bać się ofiary piona. Ktoś mówił, że gram mało fantazyjnie. Nie pamiętam kto. Zapomniałem, ktoś mówił, że mało, trochę za mało fantazji.
Pani kur. Dobrze, że pani napisała. Więc ruch C4 trzeba zrobić. Robimy C4. Pokazuje nam 0,3. 0,4 nam pokazuje. Ale proszę. Jaki jest najlepszy ruch czarnych? CD4. A CD4 to jest ruch letko nieszczęśliwy. Ruch skoczek F6 już daje nam 0,8. Ruch skoczek D4 daje nam 0,9 według tego inteligenta. Goniec E7, 1 i 2. Co byśmy grali po CD4? Po CD4 można grać E3, jak on tu pokazuje, ale można bić na D5 na początek. I mamy dwa zdwojone piony. Możemy w duchu gambitowym grać E3, możemy grać skoczek BD2, skoczek B3 i gramy przeciwko Izolakowi z bardzo dobrą pozycją. Te figury stoją źle, ale można grać gambitowo E3. Przeciwnik zbił na C4, wydaje się, że bierze piona. I znowu, co tu pokazuje komputer? Komputer pokazuje skoczek A3. Ja myślałem o skoczek A3. Skoczek A3 i skoczek D2 są generalnie równocenne. Przy tego typu pionkach na C4, między innymi w obronie Grünfelda, gramy skoczkiem na A3. Pisze goniec E3. No goniec E3 to mu się łatwo pisze, a jak policzyć to? Jak policzyć to? I tu nie jest łatwo to policzyć, bo skoczek C4 jest niebroniony, goniec jest pod atakiem. Przy tym tempie gry nie sposób tego policzyć. Przy moim wieku i moim zmyśle kombinacyjnym nie sposób tego policzyć. Wobec tego wybieramy kontynuację. A, proszę, skoczek BD2 już jest plus 1. Jak pomyślał dłużej, mu się poprawiło. Co przemawia za skoczek BD2? No przemawia to, że on przyjdzie na C4. Na CD4 planowałem skoczek C4 i dalej już nic nie planowałem. Piona odbijamy. A w tym czasie otworzyliśmy gońca, wprowadziliśmy skoczka, a czarny w niczym nie przybliżył się do usunięcia króla z centrum. Jeszcze raz mówię, za piona zyskaliśmy 2-3 tempa rozwojowe. Czarny nadal potrzebuje zrobić 3 ruchy, żeby usunąć króla z centrum. Gońca wydłużamy poprzez zdejmowanie przeszkód z jego drogi, panie Marcinie. Pan Piotr H. Witam, panie Piotrze. Miło pana widzieć. Ponownie pozdrawiam również Piotr. Też się cieszę, panie Piotrze. Także skoczek BD2. Przeciwnik zagrał C3. Jest napisane, że niedokładność. Tu nie ma co kombinować, trzeba piona wziąć. I teraz jesteśmy na rozdrożu. Czy CD4, czy wieża B1? O, CD4 pokazywał najlepszy ruch 1,9. Teraz pokazuje, że skoczek D4 najlepsze. Czy powinniśmy tu wymieniać skoczki? Nie wiadomo. Przede wszystkim powinniśmy wprowadzić do gry czarnopolowego gońca. Ta przekątna nas interesuje i punkt D6. Żeby jak zajmiemy przekątną, król zostanie w centrum. Hetman stoi źle. On tu pokazuje, że najlepsze skoczek D4, skoczek D4, CD4, hetman A6. Nie no, ja bardzo przepraszam, ale no. I to są szachy komputerowe. Człowiek nie gra jak komputer, więc nie może robić ruchów komputerowych, bo za chwilę mu przestanie. I teraz pytanie. Skoczek C4 odrzuciłem z przyczyny, że skoczek wisi. Wieża B1. Nie ma wtrącenia. I tu przeciwnik zrobił blunder.
powinien iść hetmanem na A6. Po hetman A6 białe mają plus 2. Każą bić na D4 skoczkiem. Nie wiadomo, czym lepiej. Czy lepiej bić skoczkiem, czy nie skoczkiem. Ale rzeczywiście po biciu skoczkiem, po biciu pionem jest źle. Pionka A2 bić nie można, bo to już jest przesada. Czarne w dalszym ciągu się nie rozwinęły. Wieża strzela, przekątna, oczyszczona. Trzy figury stoją. Pokazuje 1 i 8. Czyli wieża B1, hetman C5, podobno błąd. I tu pytanie teraz. Człowiek dostaje oczopląsu, co zagrać? Witam pana Rujsa, witam pana pani Aragog. A widzi pan konkretną wygraną? To jest bardzo trudny moment w partii. Pan Aragog mówi, że teraz mam już wygraną. Panie Aragog, a pan myśli, że ja czuję, że mam wygraną? Ja wiem, że mam wygraną, kiedy mam namacalną wygraną. Tu mam olbrzymią przewagę. Olbrzymią przewagę. I znowu mam mnóstwo ruchów. Jak państwo pamiętacie, myślałem, ojej, nie tam myśl, o skoczek E4. Skoczek E4, bardzo dobry ruch. No hetman C4 i co dalej? I co dalej? Skoczkiem to bym chciał wejść na E5, żeby kontrolować pole D7. Skoczek D4, skoczek D4, CD4, plus 3 i 7. Goniec E7 i co dalej? Goniec G5 każe grać. No każe. A, bo na skoczek F6 nie można bić gońcem. No bijemy pionem i co? No i hetman D2. Czy to jest namacalna wygrana? No nie. Chociaż jak w jednej partii Jacka Bogusława, o tak, bijemy i potem mamy szansę goniec E4. Dobra, cofamy się. Więc jeden ruch to jest skoczek E4, który trzeba policzyć. Drugi ruch CD4. Trzeci ruch skoczek D4. Czwarty ruch skoczek B3. Bo wieża B3, za którym on pokazuje plus 2,5, jest bez sensu. Ale komputer pokazuje przewagę po wieża B3. Skoczek B3. I co teraz? No może wziąć piona i nie widać co. Czy bić, czy goniec B2, czy goniec F4. Znowu nic namacalnego nie widać. Ale bardzo, jeszcze raz mówię, bardzo niebezpieczny moment. Idziemy na otwarcie. Hop. Hop. I znowu jest problem. Hetman A4 każe grać. No gramy. A, patrzcie. Taki numer? No właśnie, panie Aragog. 10 do ruchów. 10 ruchów do przodu bardzo trudno przewidzieć. A tu nie widziałem wideł. Widzieliście? I wyście też tych wideł nie widzieli. Co on zagra po tym? Moment, moment. Tu. Hetman A4. A jak zagra koń C6, to co? To skoczek E5. Goniec D7 albo skoczek G7 i co? Hetman A3, skoczek C3. I znowu, no tu jest jakiś szach. Ale namacalnie nic, czyli hetman A4 nie wygrywało figury. Prowadziły do pozycji z olbrzymią przewagą. Skoczek E4 jest dobre, ponieważ skoczek chce wejść na D6. Chcemy wejść skoczkiem i gońcem wejść na A3. Wstępem wchodzimy. Przeciwnik nie ma wyboru, musi bić. Na hetman C2 nie widział. Tu przyznam się, że nie widziałem, że hetman zaatakował w wieżę. Miałem bić konia, a teraz bym się martwił. Skoczek E5. Skoczek E5. Goniec wychodzi. Goniec A3 też bardzo dobre. Goniec A3. Wieża F4. Zbił.
i hetman c7. Proszę, hetman podbicie. I teraz pytanie, jak dalej atakować? Tu pokazuje ruch goniec b2, goniec a3, hetman d3. Kto by zrobił ruch hetman d3? Proszę, ręka do góry. Tak, panie Grzegorzu. Dobry wieczór, panie Pawle. Kto by zagrał hetman d3? Cisza. Pan Aragog by zagrał. O właśnie, pan Andrzej napisał, żeby zagrał jakby Stockfisha. Po takich posunięciach lekko dziwnych poznaje się cheatera. Oczywiście takie jedno lekko dziwne posunięcie nic nie mówi, ale już trzy powinny nas uczujnić. Goniec f4 jest dobre. Wieża, tu jest problem z wieżą, bo chcemy, żeby strzelała na b7, ale przyda nam się na c1. Zwracam uwagę, że gdyby przeciwnik zagrał e5, to już mamy plus 7. Przykładowo, hetman a5, miałem dać szach i hetmanem wejść na d6 miałem, choć albo gońcem. Przewaga jest ogromna. Czyli e5, najlepszy ruch. I co teraz? Odejść gońcem? Gdzie odejść gońcem? A, tam była jeszcze wcześniej, była koncepcja. Tu była koncepcja zbić, zbić i zagrać goniec b2. No i to pokazuje plus 4 i 4. No i co dalej? Hetman c2, z następnym wieża c1. Nie będzie pani Aragog wykładu, a symultane zrobimy na koniec. Pani Aragog, wykładałem dzisiaj 7 godzin szachy i 3-4 godziny jeździłem po Warszawie. Most Poniatowskiego mi zamknęli z jakiejś przyczyny. Objazd był. Dobra, wracamy. Tiu, 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 tiu. Goniec f4, e5. I co teraz? Grać wieża c1 czy odejść gońcem? Goniec e3, dobry ruch. Jeden dobry ruch. Drugi dobry ruch. Trzeci dobry ruch. I czwarty dobry ruch. No ale nie po to graliśmy goniec f4, żeby go cofać na c1. Proszę, wieża wchodzi na otwartą linię. Z tempem. I co teraz? Piszą, że należało grać goniec d2. A jak to wymyślać? Liczyłem skoczek d6. Tu i goniec, wieża c7 chciałem. Okazuje się, że goniec c6 daje białym przewagę. I tu jest przykład, że tu w tym momencie przed automatycznym wieża c7, które jest słabsze, lepiej było doliczyć. Dwa, cztery, pięć, dwa, cztery, pięć i porówno w pionach. No ale czarny jest niedorozwinięty. I proszę, człowiek liczy, liczy skoczek d6 i się nie doliczy. Dlaczego zagrałem goniec e3, a nie goniec d2? Zagrałem goniec e3, żeby nie przesłaniać linii d. Ludzka przesłanka. Po skoczek d6, teraz mam skoczek d6, hetman d6, goniec c5. I jak grom z jasnego nie ma goniec, na przykład na skoczek f6, grałbym skoczek d6, hetman d6, następnym goniec c5.
i już mam plus 6. I tu już chyba bym wygrał na tych czarnych polach. I przeciwnik zagrał goniec H3. Czy ja ten ruch goniec H3 widziałem? Tak, panie Werno, czarny jest niedorozwinięty, ale to słowo jest trochę zakazane. Nie, panie Werno dało do zatwierdzenia. Pan Grzesteryk, po hetman A5, wieża C5 na E5. Tak, panie Grzesteryk. To widzimy. Co my to widzimy? Każe grać skoczek G5. Kto by zagrał skoczek G5? Pokazuję, proszę, wariat. Skoczek G5, goniec A3, na drugą wieżę, goniec D2. Pan Tomasz, pan Tomasz by zaczyterił. A mówił pan, żeby tak grać, ale chyba ruch później, panie Tomaszu, pan mówi, z tego co mi się zdaje. Ruch później chyba pan mówił. O ile dobrze pamiętam, panie Tomaszu. Dlaczego tu biały ma tyle? Tu i tu. No cóż. Zagrał nam goniec H3. Czy ta wieża bierze udział w ataku? O, witam pana Hataku. Czy ta wieża... Mi się zdaje, panie Tomasz, że pan mówił ruch później. Czy ta wieża... Ale mogę się mylić, bo byłem skoncentrowany na grze. Czy ta wieża jest nam do czegoś potrzebna? Nie. Hetman B3, zrobiłem ruch hetman B3, który daje plus 4 i 2. Plus 4 i 2, czyli ruch prowadzący do wygranej. Gdzie można dowiedzieć się informacji o Ryszardzie Mamidowi? Panie Ragok, wejdzie pan na... Kupi pan dwie książki Niemcowa i trzecią, w której będzie moja partia chyba z panem Robotem, o ile pamiętam. Bo Niemcow mi obiecał, że moją wygraną z panem Robotem da. Wejdzie pan na Niemcowa i dwa razy już od 1 stycznia do 7 stycznia Elszad Mamedow grał po 8-12 godzin dziennie i tam jest dużo informacji, proszę sobie przejrzeć. I niedługo przyjedzie do Niemcowa, pod koniec roku jeszcze raz będzie. Goniec czarnych poświęci się za nieaktywną wieżę białych. I on tu zbił. Nie bałem się bicia na hetmana B4, się nie bałem. Grałbym prawdopodobnie naturalne hetman D5. Hetman D5 jest naturalne, bo stoję na pionie z szachem. Bo grozi goniec C5. Bo tu figury wchodzą jak w masło. Więc hetman B4 w ogóle nie rozważałem. Goniec E7. Nie wiem, co bym grał na goniec E7, bo z naturalnych przesłanek prawdopodobnie tu jest dobre bicie. Wieża FD1 jest bardzo dobry ruch i być może zagrałbym wieża FD1. Tu przeciwko hetman B3 zbił i znowu się oczy rozbiegują. Skoczek G5, hetman plus 18. Tu pan Tomasz, mi się wydaje, polecał wygrywające skoczek G5. I to plus 19, panie Tomaszu. Pan Andrzej chce być... A grał pan debiut... Panie Andrzeju, jak przegrał pan ze mną jakiś debiut Elszada w miniaturze, to pan przyśle. Piotr. Słucham. Co? Nagrywasz transmisję. Cały czas mam transmisję. Widać u bardziej gości twoją transmisję. Oglądasz transmisję? Nie, ale bo Gosia ma będzie następna. No dobra, dziękuję. Tylko drzwi zamknij tak, jak cię uczyłem. Pana Radok, Elszad jest niepoprawny, aczkolwiek mało kto zna i łatwo pomyłkę. Elszad jest bardzo trudnym debiutem. Rzeczywiście czarny dostaje... W debiucie Ryszarda dostaje się trudną pozycję, ale przeciwnik musi grać samodzielnie. Ja się bardzo denerwuję.
Trzeba zobaczyć Szipowa, jak grał przeciwko debiutowi Elszada, jak się zdenerwował, jakie rzeczy wygadywał. Czołówka światowa bardzo nie lubi grać samodzielnie. Strach to bić pionka B. No nie, dlaczego? No wstępem napadamy na wieżę. Także mi się zdaje, że właśnie tu pan Tomasz Zapotoczny proponował ruch skoczek G5 wygrywający. A, nie zagrałem nigdy. Poszedł Kubuś. Dobrze, panie Czterewer i panie Arabek, pozdrowić. Więc tutaj znowu jest sytuacja psychologicznie trudna. Wszystkie wygrywa skoczek G5, hetman B7, goniec H5, goniec D2, skoczek C5. To który ruch zagrać? Król F1 chyba też wygrywa. Ja zrobię, żeby zobaczyć, czy król F1 wygrywa plus 5 i 4. No ale do czego nam ten goniec? Natomiast jaki jest sens ruchu? Hetman B7 zdejmuje tę przekątną. Wywalcza przekątną. Grozi goniec C6. Taki jest ruch hetman B7. Należało grać wieża D8 i tu hetman C6 znowu wygrywa. Czyli proszę, w tym momencie skoczek G5 plus 20, hetman B7 plus 13, ale po biciu już jest plus 15. I po hetman D8 nie widziałem ruchu hetman C6, że jest mat w 10. Tu jest problem, co grać. Gdzie odejść skoczkiem? Skoczek C5 dobrze wygląda. Można zbić. Plus 7 i 2. No tu był dobry szach. Tu był dobry szach i przeciwnik się załamał. Nie jest dobre. Jest dopięta siatka matowa, tak bym grał. A po zasłonie hetmanem chyba bym wziął wieżę. Teraz prawdopodobnie dałbym szacha wieża C6. O proszę, wieża C6 w 8 ruchach. Wieża D1 w 9. I jeszcze jedna rzecz. Goniec G4 w 9. Tu się również poznaje cheatera po ruchu typu goniec G4. Człowiek nie zagra ruchu goniec G4, bo nie ma potrzeby grania goniec G4. Wieża C6 człowiek może nie zagrać. Człowiek zagra goniec C5. Człowiek w tej pozycji zagra goniec C5. Hetman D6 bez sensu. I teraz prawdopodobnie człowiek weźmie gońca. Nie wiadomo, czy gońcem. Chociaż może, człowiek jeszcze może zagrać goniec G4 czy skoczek G5. Człowiek nie zagra w tej pozycji wieża D1. Najprościej się wygrywa po goniec F8 i po hetman F8. Człowiek nie zagra też G4. Czyli cheatera rozpoznaje się również, jak mówił pan Leszek Zenon, po tym jak kończy. Kiedy hetman F7, panie Tomaszu? Witam pana Wera. Czy Stokwisz rozumie czarne i białe pola? Rozumie, panie Aragog, ale słabo. Dobra, myślę, że to można skończyć. I ja bym przeszedł do gry. Chce ktoś zagrać. Warunki są proste. Warunki są proste do gry. Proszę wywoływać. A ja mam minutę przerwy. Dobry wieczór, panie Kamilo.